Siema, siema. Musa mani wymaga przesadzenia. Zdecydowanie korzenie wystają. Widzę, nawet zaczął rozwalać doniczkę. Pełno odrostów. Jest to bananek, który jest u mnie 2 lata. Fajnie się zaczął krzewić. No i tak postanowiłem coś oddzielić. Oddzielę również i dla Was. Któryś z tych. Może tutaj z tyłu. Na pewno któryś się uda oddzielić. I to będzie konkurs. Konkurs, powtarzam, jest tylko dla subskrybentów. Ja nie rozdaję sadzonek, tylko jest to w pewnym stopniu taka nagroda za oglądanie moich filmów. Chcę, żebyście i Wy cieszyli się z uprawy bananków. A Musa Mani to jest taki mały rarytasek, mało spotykany w Polsce. Także zapraszam do konkursu. Pytanie brzmi, ile do tej pory udało mi się uzbierać odmian bananów? Pytanie jest na tyle, no może i śmieszne troszkę, bo ja sam na to pytanie nie znam odpowiedzi. Gdzieś tam w którychś filmach, nie wiem, w lipcu czy na początku sierpnia zacząłem to liczyć. Później te bananki zaczęły do mnie wpadać jak szalone. No i się troszkę uzbierało. Miałem zrobić jakąś tolerancję, na przykład plus 2, minus 2, ale myślę, że ja będę miał troszkę mniej roboty, no bo bym musiał wtedy robić losowanie, a tym razem będzie to kto pierwszy, ten lepszy, czyli kto pierwszy poda prawidłową liczbę, ten wygrywa. Konkurs będzie trwał do poniedziałku, do popołudnia. No tak myślę, że jedna doba troszkę jest za mało do jutra. Do poniedziałku będzie w sam raz. Tak się prezentuje. Doniczka ma 13 albo 15 litrów. Także to już się zrobiła za mała. Troszkę przypomina welutinę, ale rośnie zdecydowanie wyższy od welutiny. Fajne już duże liście. Powtórzę jeszcze raz pytanie. Ile do tej pory udało mi się uzbierać odmian bananów, czyli różnych. No więc ja zabieram się za oddzielanie, za przesadzanie, a Wy liczcie w pamięci, przerabiajcie filmy, może ktoś trafi. Ja sam mówię, nie wiem, postaram się policzyć to do poniedziałku, no i wtedy się okaże. Zapraszam do konkursu. Pozdrawiam wszystkich i do usłyszenia. Cześć!